Resort finansów, a w ślad za nim Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku przestrzegają przed fałszywymi SMS-ami. Okres rozliczeń podatkowych skłonił oszustów do podejmowania prób mających na celu wyłudzenie danych osobowych. Potencjalne ofiary dostają na telefon krótką wiadomość tekstową, która ma skłonić odbiorcę do kontaktu z rzekomym pracownikiem fiskusa. Radosław Hancewicz, rzecznik podlaskiej skarbówki, apeluje o zachowanie ostrożności. Przestrzegamy przed fałszywymi SMS-ami dotyczącymi nadpłat lub niedopłaty PIT. Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyła do podatników żadnych wiadomości SMS-owych w sprawie nadpłat lub niedopłaty w podatku. Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy na stronie podatki.gov.pl lub w Urzędzie Skarbowym. Resort Finansów nie jest nadawcą wiadomości SMS, które trafiają do podatników. W ich treści znajduje się e-link prowadzący rzekomo do konta Urzędu Skarbowego lub numer telefonu komórkowego, pod którym będzie można skontaktować się z fałszywym oczywiście pracownikiem skarbówki. Wiadomości są próbą wyłudzenia danych. Nadpłatę bądź niedopłatę wynikającą z rozliczenia rocznego można sprawdzić w serwisie e-Urząd Skarbowy na podatki.gov.pl lub w Urzędzie Skarbowym. Przestrzegamy i jak zawsze apelujemy o ostrożność z tego typu informacjami.